Drodzy Państwo, przyjęliśmy uchwałę w tej sprawie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 15. Informacje przewodniczących komisji problemowych. Z tym, że mam prośbę, żebyśmy pamiętali, za 4 minuty rozpoczynamy sesję uroczystą. Więc jeszcze nagrody. Jeżeli są sprawy jeszcze... Tak, tak. Proszę? Było bardzo super. Informacje przewodniczących komisji problemowych. Czy ktoś tam... Pani Zofia Jakowska, proszę bardzo. Chciałabym powiedzieć, że podczas bieżącego przeglądu ogródków stwierdziliśmy uszkodzone ogrodzenie w ogródku przy Adamie. Jest to bardzo delikatne ogrodzenie. Nie wiem, kto decydował o tym, że to właśnie takie ogrodzenie tam powinno powstać. No bo niestety jest chuligaństwo przy parku i pocieli to ogrodzenie. Byłoby lepsze takie jak we wszystkich ogródkach. I w tej chwili zastanawiano się, czy nie byłoby dobrze przenieść tego ogrodzenia na centralną. Gdzie stoją i jest taka prośba, żeby może przewodniczący zaprosił za stół, żeby sobie siedzieli. Czy nie? Czy mają czekać? Ale którzy? Nie, Goście. Ale a nie ma tam rozłożonych stolików? Są. 19. Są, ale nikt nie chce siadać. No to nie, no to powiedzcie pani Halino, żeby siadała. Dobrze. Pani Karina, żeby sobie usiedli spokojnie. Tak. Dobrze, Pani Zosiu, to my zanotowaliśmy i sprawdzimy temat z tym ogrodzeniem. No nie wiem, no mam więcej, ale jak już nie ma czasu, no to może w styczniu to powiem. Pani Zosiu, przekazać Ali, my się tym zajmiemy. W styczniu to powiem. Dobrze, albo w styczniu, albo przekazać Ali. Czy jeszcze jakieś? Jeszcze. Pani Ania Bryniak, proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest dość ważne, dlatego że mamy zakończenie projektu ogrodowego. Nie wszyscy Państwo radni dostali się zaproszenia, dlatego że no, miałam bardzo małą ilość tych zaproszeń od Norwida, bo to właściwie Norwid organizuje zakończenie tego projektu, ale niemniej jednak wszystkich Państwa zapraszam, jeżeli ktoś z Państwa dysponuje czasem i ochotą, to 18 godziny 16 przy parafii świętego Adalberta od strony Debani będzie właśnie takie spotkanie z organizatorami Dziękuję bardzo Pani Aniu. Czy jeszcze jakieś w punktach informacji przewodniczących? Dziękuję. Pan Michał Franczyk, proszę bardzo. Następny w projekcie wspieramy dzielnicy projekt planu zagospodarowania Czerzyny Park Startowej. Będzie odbywała komisja w tej sprawie. No i jeżeli to Państwo chcecie zostać zaproszeni, bo będą zainteresowani, to ja myślę zaproszenie na komisję do wszystkich. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu informacje zarządu. Drodzy Państwo, w informacjach zarządu nie mamy nic. Punktu po zakończeniu przekażemy tutaj wyróżnienia. I przechodzimy do kolejnego punktu, drodzy Państwo, sprawy bieżące. Czy w sprawach bieżących ktoś chciał zabrać głos? Pani Weronika Szeregiewicz, proszę bardzo. Dzisiaj odebrałam takie, wydaje mi się, coś ważne zgłoszenie z ulicy Zajęczej. Jest tam problem z odświeżaniem. Odświeżana jest Niepołomska, natomiast przed Zajęczą z tyłu przebiega przejazd kolejowy, który jest nieodświeżany i tam jest bardzo ślisko, a jeszcze pociągi dostarczające coś tam do elektrowni i żeby złożyć wniosek, tak, bo po prostu ludzie się boją kolizji z pociągiem, bo tam jest ślisko, że samochód nie zahamuje. Żeby tam, a to jest kwestia 1 kilometra więcej, jak twierdzą mieszkańcy, żeby... Tak. Dziękuję bardzo Pani Weroniko. Dziękuję, wystąpimy do Zikitu. Drodzy Państwo, Pan Piotr Nowak, proszę. Drodzy Państwo, jeszcze trwa sesja. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. I do zarządu, żeby jak się odbywają komisje, żeby wszystko nie leciało w jednym tempie. Bo po prostu burzy to pracę w komisjach, dobrze? Dobrze. Sytuacja z ostatniego, że tak powiem, tygodnia. I może być tak samo. Są się o 1 godzinie rozpisane. A czy, drodzy Państwo, ja tylko powiem, że kwestie terminów organizują sobie przewodniczący komisji, więc to jest kwestia, żebyście się między sobą dogadali, żeby te terminy się nie pokrywały. Natomiast no, będziemy na zarządzie też się tym tematem zajmować. Czy w oświadczeniach i komunikatach to... Pan Witoldek jest, proszę bardzo. Jakiś czas temu, kiedy była mowa o wałach obrodziowych, jednym z powodów, których nie mogliśmy przedstawiać pieniądze, było to, że instytucja, która odpowiadała za starania o pieniądze, nie spełniła wymogów formalnych, nie wykonała dokumentacji i tak.
dalej, i tak dalej. Więc jest moja prośba, którą kieruję do zarządu, aby zarząd teraz, kiedy, no, żeby po prostu sprawdził sprawę, jak się ma właśnie przygotowanie tych dokumentów formalnych, które będą warunkować uzyskanie środków na bały, na przykład kiedyś zostanie początkowo. Znaczy, drodzy Państwo, ja tylko powiem tyle, że dostaliśmy informację o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie właśnie pozwolenia na rozpoczęcie tej inwestycji, co pokazuje, że sprawa idzie do przodu. Natomiast to, o czym ja mówiłem, to jest kwestia, na którą nie mamy wpływu. Możemy jedynie występować o informację, a więc stopień przygotowania tej inwestycji. W tym roku, jeżeli nie będzie decyzji o dofinansowaniu, to być może będzie ona w przyszłym. Natomiast no, inwestycja idzie w takim sensie dokumentacyjnym, no ale tak jak mówię, my jesteśmy na bieżąco w kontakcie i z władzami wojewody, i z regionalnym zarządem, natomiast czekamy na informacje. Moja wrócę zmierza do tego, byśmy my jako dzielnica tym razem dopilnowali tego, by Urząd Wojewódzki był... Panie Witoldzie, pragnę podkreślić jedną rzecz. Oczywiście my możemy wnioskować, prosić i apelować. Natomiast Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest jednostką podległą marszałkowi. Więc my nie mamy żadnych instrumentów prawnych, żeby ich zdyscyplinować w zakresie przygotowania stosownej inwestycji. Myśmy słali monity i wnioski i pisma i to jest to, co możemy zrobić i obiecuję, że nadal będziemy sprawę śledzić i pilnować. Tyle możemy zrobić jako dzielnica. To są nasze możliwości. Możemy monitorować i apelować, tak? Natomiast tak. Jeżeli to robimy, to oni, że tak powiem, no, czują się w jakiś sposób zobowiązani. To prawda. Bo kwestia formalnego. Dokładnie. Drodzy Państwo, czy w oświadczeniach i komunikatach ktoś chciał zabrać pół głos? Nie widzę. Zamykam 25.